tym wideo opowiem Ci co nieco o badaniach napełnienia obowiązków komornika i dylemat mojego widza. Chciałem zapytać, czy wykonuje Pan badania i wydaje zaświadczenie potwierdzające zdolność osoby pod względem psychicznym i fizycznym do wykonywania zawodu komornika sądowego. Powtórzę jeszcze raz, psychicznym i fizycznym. Od jakiegoś czasu zmieniły się przepisy i już psychotesty się nie wykonuje na takim badaniu zgodnie z artykułem 10 ust. 1 punkt 7 ustawy o komornikach sądowych pierwszej egzekucji. Jaki jest koszt badania i zaświadczenia? Umówiłem się do Pana na jutro na 14:15. Proszę o w miarę szybką odpowiedź. Zaciekawiony sięgnąłem do wspomnianego artykułu i tam przeczytasz pierwsze, że na stanowisko komornika może być powołana osoba, która posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy, czyli lekarzowi medycyny pracy, takiemu jak ja, dano tą władzę. No, widzę już pewną niedoróbkę ustawodawcy, bo lekarz medycyny pracy to jest takie, poza tym, że to jest specjalizacja konkretna, jest również takim pojęciem żargonowym dla szerszej grupy lekarzy, jakimi są lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych. No a tutaj jest pominiętych wiele naprawdę innych specjalizacji, medycyna przemysłowa, kolejowa, lotnicza, transportu, bla 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 bla. Nie mówiąc o tym, że jest grupa lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych w ogóle bez wspomnianych specjalizacji. I teoretycznie naprawdę no, nie ma tam nic napisane o badaniu psychologa, natomiast w praktyce w mojej przychodni zdolność psychiczną ustala się albo badaniem psychologicznym, albo badaniem psychiatrycznym, natomiast zdolność tą fizyczną ustala się badaniem lekarskim. Tak więc albo badanie psychologiczne, albo badanie psychiatryczne, przynajmniej w mojej firmie wchodzi w skład konsultacji niezbędnych lekarzowi medycyny pracy, takiemu jak ja, do prawidłowej oceny zdolności psychicznej, prawda? No oczywiście końcowe zaświadczenie lekarskie podbija lekarz medycyny pracy. No psycholog, czy ten psychiatra, czy okulista, czy tam ginekolog, czy kogo sobie nie wymyślę do potrzeby oceny fizycznej, zdolności fizycznej tego komornika, są to tylko moi konsultanci. Natomiast jak się tak zastanowić, no to nie wykluczam sytuacji, kiedy lekarz medycyny pracy może mieć jakieś dodatkowe kwalifikacje, na przykład specjalizację z psychiatrii, czy tam zrobił jakieś studia psychologiczne, czy tam jakimś jest psychoterapeutą, no i orzekać bez tej opinii psychologicznej. No nawet powiem szczerze, że jeżeli nie ma tych kwalifikacji, to jeżeli się nie boi, jeżeli uważa, że jest w stanie ocenić właściwie zdolność psychiczną komornika do zawodu komornika, no to teoretycznie tak może zrobić, ale niestety prywatnie uważam, że badanie zrobione rzetelnie powinno mieć troszeczkę szerszy zakres. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie, napisz oczywiście w komentarzach do tego wideo. No, każdy głos jest ciekawy, jakby to powiedzieć, niedoróbkę prawa widzę tutaj ewidentną, ograniczenie tej grupy lekarzy do lekarzy medycyny pracy, czyli lekarzy konkretnej specjalizacji. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny pracy, ale również specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.